Do tragicznego wypadku doszło na przejściu dla pieszych w Częstochowie, gdzie dwie kobiety zostały śmiertelnie potrącone. Jak podaje policja, wstępne ustalenia wskazują, że 80-letni kierowca Audi nie ustąpił pierwszeństwa 33-latce i 45-latce. Tego samego dnia doszło do jeszcze jednego potrącenia, w wyniku którego jeden pieszy trafił do szpitala. Karolina Komada. Ani noc, ani złe warunki atmosferyczne nie mogą być usprawiedliwieniem dla żadnego kierowcy łamiącego przepisy. Na ulicy Legionów w Częstochowie, mimo małego natężenia ruchu drogowego, na pasach zginęły dwie kobiety. Kierujący osobowym Audi, 80-letni mężczyzna, najpierw dopuścił się wykroczenia polegającemu na wyprzedzaniu pojazdu bezpośrednio przed przejściem dla pieszych, a następnie nieustąpienie pierwszeństwa pieszym znajdującym się na tym przejściu. W wyniku tego zdarzenia dwie osoby w wieku 33 i 45 lat, obywatelki Ukrainy, pomimo podjętej reanimacji na miejscu, poniosły śmierć. Kierowca został zatrzymany i sprawie przygląda się teraz prokuratura. W wyniku badania na obecność alkoholu w organizmie stwierdzono wynik negatywny. W dniu dzisiejszym został on doprowadzony do prokuratury rejonowej na Stachowa Południe, gdzie trwa jego przesłuchanie w charakterze podejrzanego i został mu ogłoszony zarzut spowodowania wypadku drogowego ze skutkiem śmiertelnym. Mężczyźnie grozi kara pozbawienia wolności do lat 8. Co więcej, to nie jedyny taki wypadek w Częstochowie. Tego samego dnia około godziny 16 na Alei Wolności został potrącony mężczyzna. Kierujący Fiatem Ducato, 25-latek, nie ustąpił pierwszeństwa pieszemu, znajdującemu się również na oznakowanym przejściu dla pieszych. W wyniku tego zdarzenia 81-letni mężczyzna z urazem został przetransportowany do szpitala. I takich przypadków jest więcej. W całym 2023 roku doszło do ponad 1800 wypadków, w których zginęło 126 osób. I na tym nie koniec. 2024 rok zaczyna się tragicznie. 3 dni tego roku, 3 ofiary śmiertelne. Jedna na Żywiecczyźnie, 2 na terenie Częstochowy. To wszystko osoby piesze. Tak więc jest nad czym pracować. My czekamy na poprawę pogody, przede wszystkim na poprawę warunków, ale jednocześnie informujemy kierowców, że od początku roku policja w sposób szczególny zwraca uwagę na bezpieczeństwo pieszych, a tutaj zagrożenie karami, jeżeli chodzi o wykroczenia o mandaty, jest najwyższe. 1500 zł, 15 punktów karnych, naprawdę przez chwilę nieuwagi taki mandat można otrzymać. Mundurowi apelują też do pieszych, którzy wchodzą na jezdnię, aby kierowali się zasadą ograniczonego zaufania i nosili odblaski.